Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, Fibonacci Dream School. W dniu dzisiejszym sprawdzamy złoto interwał jednogodzinowy, chociaż na M30 również to widać. Pojawia się bardzo ciekawa projekcja i zwracam Waszą uwagę na przede wszystkim na sam fakt wystąpienia tego, że dwa układy czy dwa mierzenia, one praktycznie się na siebie nakładają. Zwracamy przede wszystkim uwagę na mierzenie FS100, poziom 1203 i dodatkowym potwierdzeniem, zaznaczam je w tym momencie, jest kolejne mierzenie, które pokazuje nam, że te poziomy, one zobaczcie, wypadają bardzo blisko siebie. 1203,18, 1203,90 i to jest z automatu dosyć ważna zapora podażowa. Czyli oprócz tego, że mamy korektę prostą w impulsie spadkowym, dodatkowo wewnętrzna część układu fali CD, czyli tej drugiej części, ona również składa się z potencjalnych trzech fal. Co jest ważne? Ważne jest to, że mają wspólne zakończenie, czyli można powiedzieć wspólny punkt D, który wypada w rejonie 1203,18, 1203,94, a więc to jest najbliższa zapora podażowa i ten poziom na pewno powinniśmy obserwować. Jeżeli chodzi o najbliższe wsparcie intradayowe na złocie, tutaj posługujemy się standardowym mierzeniem, sprawdzonym poziomem, który jak wiemy dobrze działa, mowa o 61,8, czyli wsparcie znajduje się w rejonie 1188, czyli 1188, łatwy poziom do zapamiętania, zaznaczmy sobie go kolorem zielonym i zwróćmy uwagę na dodatkowe potwierdzenie, czyli taki punkt odniesienia, to jest ten dołek z 30, czyli z dnia wczorajszego. Popyt od tego miejsca się uaktywnił, ta świeca z godziny 11 nam pokazuje dosyć ładne, takie wyraźne objęcie hossy, no a więc pamiętajmy, że rynek bardzo często do takich miejsc lubi ponownie wracać, testować je i kontynuować swój ruch, a więc najbliższym wsparciem 1188, czyli 61,8 całego tego ruchu wzrostowego.